Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Na torze w Danii będzie można kibicować Maciejowi Janowskiemu i Wacławowi Milikowi. Oczywiście pewnie mocniej serce zabije, patrząc na poczynania tego pierwszego. Janowski ma bardzo napięty terminarz, ale kadra to kadra. Oprócz tego przecież jest też ambasadorem The World Games 2017. Do finału w Manchesterze awansuje zwycięzca zawodów. Druga i trzecia ekipa pojadą jeszcze w barażu. Przerwa w rozgrywkach Ekstraligi to natomiast doskonała szansa na to, by podsumować sporą część sezonu zasadniczego. Do zakończenia rozgrywek pozostały już tylko 4 kolejki. Sytuacja ekipy z Dolnego Śląska jest trudna. Kilka słabszych występów spowodowało, że drużyna Piotra Barona zajmuje dopiero 5. miejsce. Ciężko będzie się już wicemistrzom Polski włączyć do walki o play-off. Wiele wskazuje na to, że czeka ich raczej rywalizacja barażowa, ale póki jest szansa, trzeba walczyć. W dwóch ostatnich spotkaniach w roli gospodarza w Poznaniu Sparta zmierzy się z Unią Tarnów 7 sierpnia. Tu ma szansę na bonus. Ostatnim rywalem wrocławian będzie natomiast Get Well Toruń. To 15 sierpnia. W tym przypadku sukcesem będą niestety tylko 2 punkty. Oprócz wspomnianych spotkań, Betard wybiera się też na wyjazdy do Gorzowa Wielkopolskiego 31 lipca i do Leszna 21 sierpnia. W obu przypadkach o zwycięstwo będzie bardzo ciężko. By awansować do play-off, wrocławianie muszą sprawić jakąś wyjazdową niespodziankę, wygrać mecze u siebie, no i liczyć na potknięcia rywali. Trzymamy kciuki. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl